Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie The Binding of Isaac Afterbirth i jedziemy dzisiaj Isaaciem na hardzie z nadzieją, że pokonamy Harsha, ponieważ pokonałem go już sam na własnym save'ie, więc mam nadzieję, że tutaj też mi się poszczęści. Cóż, z D6 mamy dużo większe szanse na trafienie tych itemów, które chciałbym trafić i szczególnie będę ją zachowywał na Devil Roomy. Dokładnie. Bo na przykład chciałbym Death Touch, chciałbym coś tam jeszcze, pentagramy czy coś. Tam są najlepsze damage upy, tak? Zestaw Gapiego też by się bardzo przydał do Harsha. Tak jak mówię, siadłem wczoraj dwa razy i dwa razy go tak po prostu sobie pokonałem, nie? Zaraz, on jest jakiś większy, on jest jakiś inny. Tu są czerwone kupy, to na to trzeba uważać. On jest jakiś mocniejszy. To trzeba na niego... Oha, no właśnie, no to już mamy po Devil Roomie. Gnida. Dostaliśmy Jerę i The Empress, okej. To The Empress sobie gdzieś zużyjemy tutaj, myślę. To nie jest The Emperor, więc tak to bym sobie to zostawił. Na łump czy coś, jakbym się miał znowu spóźnić o 30 sekund, czy nie wiem. Wątpię, że już będzie jakikolwiek Devil Room, bo to zmniejsza szanse każde nasze trafienie, ale... Beh. No, padajcie, albo tutaj to zużyję. Dobra, załatwię was szybko i boleśnie. Czy on sam się wrąbał w ognisko? Nie wierzę. No dobra. No. Pająki. Taką nagrodę za ten pokój dostałem. Czy to jest Death Touch? To jest dokładnie to, co chciałem zebrać. Dobra. Dobra, nie mam pytań. Nie mam więcej pytań. Wracamy po Jerę i ciśniemy na bossa. Nie ma co więcej tutaj gderać. Ej, zebrałem Death Touch na basemencie. Czy to się nie zdarza? To się nie zdarza. Ja myślałem, że będę musiał szukać po tych... po Devil Roomach, rerollować każdy Devil Room i tak dalej. A tu tak się trafiło, patrzcie. Ale taka prawda, że Harsha pokonałem dwa razy mając Tech X, czy Tech X, jak to się czyta. Wiecie, ten nowy przedmiot, co takie kule laserowe sadzi. Bardzo dobry item w połączeniu z damage upami i tak dalej. I bardzo, bardzo szybko mi się tego Harsha pokonało tym itemem, zadziwiająco szybko. Oczywiście nie szybciej niż Wiśnia, który użył Chaos Card, no nie? Rzucił w niego kartą, która zabija wszystko na hita i... Ajdź. Jak ja nienawidzę tych pająków tutaj. Celar to jest najgorsze gówno w tej grze. Przecież... Ach, gincie. Gin. Przecież mamy Penetrative Shot. Aha, to nie mamy przecież... nie mamy przecież latających nad kamieniami. No nieważne, jak to się nazywało. Spectral Shot. No nie mamy tego. Dobra, rozwalmy tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda. Udało mi się. Dostaliśmy dwie bomby. Możemy dostać klucz, to sobie weźmiemy. Jaki jest nasz czas? Trzy minuty prawie. Idziemy stąd, wynosimy się. Nawet nie szukamy niczego innego. No idź, pająku. Dobra. Paralyzes. Dobra, nie. Weź to. 3 minuty. Dobra, musimy się pospieszyć. Little Horn. Dobra, załatwmy go szybko. Mam nadzieję, że ten damage up nam pomoże jakoś go szybko załatwić. Chociaż musiałbym zebrać ich więcej, żeby jakoś sobie z Harshem poradzić. No skurczybyk nie jest łatwy. Ajajaj. Nie chcę dostać, nie chcę dostać. Nie chcę dostać. Easy. Jak najszybciej. Mam szansę się z nim szybko rozprawić. Znaczy się szybko. No z nim raczej nie mam. Dobra, HP up. No bierz to i lezamy na dół. Tu już nic więcej dla nas nie ma. To jest mały celar, basement, cokolwiek. Chyba nie zdążę, za bardzo się guzdra. Dobra, tutaj może się wrócimy później. Nie chciałem takiego pokoju. No i mamy podawić rumie znowu. Ale gnój. Och, kontynuuję ten run tylko dlatego. Tylko i wyłącznie dlatego, że dostaliśmy Death Touch na początku. I skoro mamy niebieskie serca, to myślę, że możemy tutaj wejść. Nie ma nic, oczywiście, tradycyjnie. Trudno. Jeszcze mamy za mały ten damage troszeczkę. Nie taki, jaki bym chciał mieć, ale jest w miarę spoko. O Jezu. Te ich hitboxy chyba się nie zmieniają w... Nie chcę, nie, naprawdę nie chcę tego rana kończyć w ten sposób. Dostałem Death Touch na pierwszym basemencie w Treasure Roomie. Nie mogę tego tak skończyć.
Ogarnij. Jak ja mogę to wszystko potracić? Pokeball. No nie chcę tego, to jest przydatne, ale nie chcę tego tracić. No nie, no tutaj no, zebrałbym tylko pająki, nie? Że jeszcze, mi się celar cały czas trafia, tylko to najgorsze gówno. Dobra, gin. Najwyżej sobie to zrerolujemy na coś innego. Chyba, że nam wyjdzie jednak ten Devil Room, w co wątpię, szczerze mówiąc. To wybucha? Wybucha, dobra. Dostaliśmy bombę, dzięki. Lecimy dalej. No, idź umrzyj. Okej. Okay. W miarę to wyszło. Rastyki, nie mamy nic innego, więc sobie go weźmiemy. Okej. Okay. Dwie bomby, dzięki. Idź! Spoko. Mamy ładunek do D6. No to byśmy się mogli tam wrócić. Naładować sobie, w sumie wróćmy się tam najpierw. Naładujmy sobie D6 i dopiero polećmy na bossa, bo tak to się będziemy wracać większą ilość razy. Gdzie on jest? Chodź tutaj. Da? Tam jest bomba, trzeba nie pamiętać. Mamy 5 minut, niedobrze, źle, źle, bardzo źle. Och, 5 czy 6 minut właściwie, jest bardzo źle. Jesteśmy zbyt powolni. Nie chciałem tego zbierać. Ech, marnuję czas. Nie chcę, kurczę, gówno. Samo gówno. Niepotrzebnie się wracałem, zmarnowałem czas cenny. Dobra. Bomba, boss i spitalamy stąd. Szybko, fastem. Jak my nie zdążymy, będę zły. Idź już, gin. Dobra. Fajnie, że dostaje dwa razy ten damage, jak tutaj na przykład go trafia w głowę i w cielsko jeszcze raz. Więc idzie zdecydowanie szybciej. All stats up. No bierzemy, no nie ma co. Ale poszedłbym to jeszcze zrerolować. Może jeszcze się uda na coś fajnego. Kurde. To jest błąd i głupota. Ale jestem teraz szybszy, więc teoretycznie powinno mi to mniej zająć. Czy to powinno słów w gębie. You feel refreshed and protected. Dobra, zawsze coś lepszego. Jest ok. Ogniska. Byłbym głupi i bym w nie wlazł. 7 minut, o Jesus. Dobra, teraz tylko treasure roomy i od razu boss. Curse of the darkness mi nie pomaga w żaden sposób. Weźmy sobie to. The Magician, nie chcę, tego nie potrzebuję. Nie mam nawet monet. Zły pokój, niedobry. To stąd trzeba szybko wyjść. Bo mi nic nie pomaga, ten pokój. 7 minut. Dobra. Figułka. Power pill. No akurat teraz jej nie potrzebuję, dzięki. Potrzebowałbym jej w innym pokoju, ale oczywiście wtedy mi się ona nie przytrafi, bo po co? Dzięki za bomby, dzięki, dobrze, treasure room. Dark Bomb, świetnie. Dark Bomba mam, bierz to serce. Dobrze, okej, okay, to mam Dark Bomba, no teraz to nie mogę tego wdupić. Nawet jak nie uda mi się pójść na tego hasza, to i tak myślę, że ten transfer dokończymy, jakkolwiek by to nie wyszło. Co mi daje... Aha, i feel protected, dobra, to pewnie jeden z tych znaków Zodiaku mi daje tą ochronę. Dobra, no nieważne. No ale głupio zrobiłem, no tutaj ledwo co widzę. Przez to Curse of the Darkness. Dziadostwo takie. Dobra. Szybko, rozwalić ich wszystkich, jak najszybciej. Ciej. Tak, świetnie. Dobra, no powinieneś już zginąć według moich obliczeń. Już dawno. Ty też. No, umrzyj. Dobra, do 6 naładowane. Dostałeś mi serce, wezmę sobie je. Akurat Bambomowi tego nie dam teraz. Żeby tamten nic nie spawnował, głupiego. Dziadus. O Jezu, jaki głupi pokój. Jaki głupi pokój. Na szczęście to szybko załatwiłem w miarę. Bierz to, Bambam. Bierz, Bambam. Dzięki. Boss będzie pewnie na samym dole.
Czemu ja nie zauważyłem tych drzwi tam? A, nie wiem, no nie wiem, może dlatego, że jest ciemno. Marnowanie czasu, level 11. Oczywiście, tradycja. Dobra, moneta. Moneta powiedziałem, grzyby. Nic nie ma. Pip. No to pipa to trzeba szybko rozpipcyć. Bo pip to będzie bólem w dupie. Chociaż pip nie jest taki zły, gorzej gdy był ten... Bloat? Bloat? Nie pamiętam, jak on się nazywał tak naprawdę. Sorry, jeżeli coś pomylę. No, odmiana pipa, która strzela laserami, tak? To już nie jest fajny pip. Ojdź. Ajdź. Boję się, że wdupię się w jakiś jego, z jego tych... No właśnie, o tym mówiłem. W jego siki. Dobra, chroń mnie. Ja już mu tutaj skopię żyć. Dobrze, dzięki. Devil Room, proszę. Jest Devil Room. All sets up, tego nie zamieniam. Na pewno nie. Dwa serca. Aha, tam coś było. To jest niewidzialne jeszcze. No fajnie. Wy sobie chyba jaja robicie. Edmund, co to jest? Edmund, to są żarty? Jera, czy tam Jera. Whatever. Niżej. Down. Szybko. Trzy piętra w 10 minut, w sumie chyba się... Mamy szansę się jakieś wyrobić, nie? Mamy szansę, dobra, nadrobimy na tym piętrze trochę. To teraz trzeba nadrobić nareszcie pięter. Bo na tych pierwszych się tak rozleniwiłem. Dobra. Pigułki, chociaż pigułkę jakoś wezmę, czy oni to... Tak, wezmę. Range up, super, dzięki! Okej. Okay. The devil. Nie chcę tego na razie. Wolę Jorę zostawić. Jere. No nie wiem, jak to czytać. Napiszcie mi, no nie wiem. Okej. Okay. Fastem. Problem jest taki, że gdy się ktoś spieszy, to wiadomo, się diabeł cieszy, tak? I mi devil roomy zamyka przez twarzą. No w sumie to ma sens. Gdy się człowiek spieszy, to nie ma devil roomów. Nie ma deala z szatanem. Nie. Bierz to. Albo ja sobie to wezmę. Nieważne, bam bam. Zapomnij o tym. Ale ich rozjechałem. Szybciutko. Dobra, nieważne. Tam nic nie zbiorę. Tutaj może coś zbiorę, więc sobie to wezmę. Dobra, klucze. Lecimy dalej. Zastanawiam się nad tym curse roomem potem. Poważnie się zastanawiam. Mógłbym też na boss rusha iść, ale szczerze, jeżeli miałbym zdążyć na hasza, to na boss rusha nie chcę móc zdążyć. Znaczy się, wiecie, zdążyć mogę, bo to znaczy, że mam szansę zdążyć na hasza też, tak? Ale nie chcę tam siedzieć i zmarnować kolejnego czasu na to. I can see forever, super, zawsze przydatne. To jest nieprzydatne. Złoty klucz, to jest przydatne, dzięki. Dobra, to nie zmarnujmy klucza wchodząc tutaj, fajnie. Więc właściwie jak dotrzemy do hasza, to najpierw będzie zakończenie za pierwszym razem, za drugim razem będzie... Za drugim razem tylko i wyłącznie będzie... Double shot, super. Za drugim razem tylko i wyłącznie będzie... zejście do katedry albo do Szeolu. Czy ja coś z tego chcę? Nie chcę nic. Idziemy stąd. Idziemy, uciekamy. Tutaj dość daleko jesteśmy od... tak, tu będzie boss, dokładnie tak jak myślałem. Tego się nie spodziewałem. Shit. Double shot robi fajną robotę. No tak, jeszcze te niewidzialne stwory, no przecież to jest żart. Ta gra już jest trudna, a robię ją jeszcze coraz trudniejszą. No i jeszcze znerwmy Azazela, nie? Znerwmy Lilith, Azazela, wszystkich w ogóle. Luck up. Health up, dobra. Mogę sobie to zduplikować. Balls of Steel. Telepills. Shit, tego nie chciałem. Gdzie ja jestem? Serio? Ale gówno. Dobra, już nie biorę tam tych pigułek. Szanić to. W sumie weźmy tutaj. Dzięki. Przynajmniej się zwróciło. No nieważne. Hamstwo. Hamsko, 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 hamsko. Szybko. Jara sobie weźmiemy. Już ostatnia pigułka została. Czym znamy? Infested, dobra, mamy pajączka, super. Mamy sobie te pigułki zduplikować, więc mamy na to więcej czasu. Nieważne, Forsaken. To mniej więcej wiem, jak on działa. On spawnuje te szkielety i wali laserem, tylko w różne strony strzela. Regeneration plus HP up, super, to bierzemy. Death is scroll, sobie to sobie zrerollował, bo mi jest niepotrzebne. Kurczę. No nieważne, nie zdążymy.
Tak to bym jeszcze pokonał tego aniołka i bym zrelewał dwa przedmioty naraz. To byłoby przydatne. Miał dwa itemy z Angel Roomu jakieś, no nie? To zawsze jest przydatne. Oczywiście znowu Cards of the Darkness, żeby nie było mi za łatwo czasami. Nie. Żeby ta gra nie była czasami za łatwa. No nie, no nigdy w życiu. Hermit teleportuje do sklepu. W sumie możemy sobie to zostawić. Znaczy pójdźmy do sklepu najpierw. Możemy sobie to zostawić, bo to jest karta teleportująca, to byśmy mogli zebrać item i uciec z boss rusha. Aj, to jest dobre. To jest fajne. Okej, okay, Penetrative Shots mi tutaj załatwi całą robotę, przynajmniej nie będę tutaj kipiał godzinę. Dzięki. O Jezu, ale w pokój wlazłem. No, to już mam po Devil Roomie na pewno. Masakra. No rzeź, po prostu jest rzeź. Dzięki, Bambam. Dobra. Wiem, że to jest Darkman, tak dla niektórych. Wiem, że to jest Darkman, tylko ja go tak nazywam. Ginżesz szybciej. Justice. Oj, to nie było sprawiedliwe. To nie było ani trochę sprawiedliwe. Czyżbym był za mocny? Wątpię. Także nie da się być za mocnym. No chyba, że się hakuje grid mode'a, ale teraz już w sumie to zablokowali, więc się nie da. Naprawdę! To jest żart jakiś. Nie no, klucz za klucz, to mi się nie opłaca, nieważne. To jest żart jakiś chyba, naprawdę. Serio. Gdzie tutaj coś jeszcze jest? Ale gówno. Ale gówno. Dobra. Panowie, żegnam. Treasure room. Treasure room. Glass cannon, nie chcę tego. O, to bardziej. Evil blessed, to bardziej. Jakieś czarne serce czy coś? Oj, źle postawiłem bombę, ale rozwaliło i tak, dobra. Co to jest? Two of clubs, bierzemy. Więcej bomb, czarne serce, Jera, Jera, whatever, no. Nieważne. Jak ja w to trafię? No ja nic nie widzę na tym ekranie. Nic nie widzę. Weźmy sobie to, jakby coś było potrzebne. Cieszyłbym się, gdybym dostał kartę The World. Gdybym na przykład wiedział, gdzie idę, gdzie mam iść, cokolwiek. Dobra, ty gin, bo spełniesz pająki, jesteś wrednym skurczybykiem. To bym sobie wszedł, ale... No oczywiście, nie było po co. To są drzwi, nie widzę ich, bo jest tak ciemno. Dobra, rozwalmy sobie to. Teraz tylko mamuśkę. Nie! Nie! Za... Nie. Nie, cholera. Chociaż tutaj jeszcze jest... Tu jest sklep na dwa klucze, ale nie wiem, czy chcemy tyle kluczy marnować. Wszystko już poszło, dobra. Mamy tu jeszcze jeden klucz, to możemy tutaj wejść szybko. Nie wiem, czy to chcemy. Nie ma co tutaj. Dobra. Kurde, ale głupio. Gram dzisiaj jak gówno. To wiem, nie musicie mi mówić. Gram dzisiaj jak gówno, totalne. 17 minut na boss rush nie zdążę. Ale może chociaż na hasza zdążę. Tylko to mnie interesuje tak naprawdę. Srać boss rusha, gram na hasza. Mniej więcej tak to wygląda. Tak to się przedstawia. Serio? Czy to jest jakieś... To nie jest XXL czy coś. Dobra, klucz, tu sobie wejdziemy, skoro mamy taki klucz. Broken stopwatch, bierzemy. To nam się zawsze przyda. Spoko. O Chryste. Dobra. Klucz to, bierz, bam serce. Nie chcę pająka, dzięki, gisz. O, to jest właśnie ten boss, którego nigdy nie miałem. Tutaj prawdopodobnie teraz miałem osiągnięcie, bo chyba go jeszcze na tym save'ie nigdy nie miałem. On się tak rzadko zdarza właściwie, nie jestem pewien. Poza boss rushem on się nie liczy. W osiągnięciach w sensie. Nie wiem, jak to działa. Ale jest naprawdę rzadki. Przynajmniej jak dla mnie. To jest chyba drugi raz czy trzeci, kiedy go spotykam tak w ogóle na piętrze? Little Gish, mogę to zrerollować, jestem idiotą.
Mogłem. Nie zrobiłem tego. Nie pomyślałem, bo się za bardzo spieszę. 18 minut kartów do Lost. Świetnie. Dobra, to mi przynajmniej pomoże. Tam jest jakiś item. Jeżeli to zmienimy, weźmiemy sobie to. Dobra. Tordy też. Super. Pójdziemy sobie tam. Stuplikujemy to wszystko. Czyli to jest Jera, więc za dużo nie tracę. Ale dostanę więcej itemów. No właśnie, w ten sposób, super. Dokładnie tak to chciałem zorganizować. Dobra, fajnie. Bierz te klucze i bomby szybko. To jest nekropolis drugie, dobra. Więc jesteśmy tak na styk. Może się na tego boss rusha wyrobimy. Tylko, że nie mamy nic do wyteleportowania się stamtąd, więc to jest minus. Mamy brato bombę. Sprawdźmy to. Contract from below. Dobra, dzięki. Fajnie, bierz to szybko. Mam, mam. No, wziąłeś, okej, spoko. Myślałem, że coś mi dasz teraz, ale nie. Po to. Szczerze, jakbym teraz ominął treasure room, to bym się nawet jakoś bardzo nie smucił. Czy się pewnie, że szkoda go omijać. Ale... gdybym miał do wyboru boss rush. Chociaż, kurczę, no boss rushu nie mam czym się wteleportować. Muszę te karty posprawdzać. Chociaż ta karta pewnie mi nic takiego nie da. Two of Hearts. No nie, to mi nic takiego nie da. Retrovision, no jeszcze lepiej, super, wiesz tam Jared, czy cokolwiek to jest, wiesz to i uciekamy. Karty potrzebuję, muszę iść do sklepu po tą kartę, czy coś. Żebym jeszcze wiedział, gdzie jest sklep. Co za chamstwo. Niewiarygodne chamstwo, naprawdę. To mnie takie chamstwo trafia w tym ranie, że to jest szok. Nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, gdzie idę. W ogóle nie pamiętam nic tutaj. U góry byłem? U góry byłem. Tam przyszli, dobra. Retrovision to podobno po jakimś czasie mija, ale nie jestem pewien po jakim. Arcade Room. Dziękuję serdecznie, nic więcej nie chcę, lock up, nie wiem na jakiej zasadzie to lock up działa, chyba przy zbieraniu monet. To jest strasznie głupie. Dobra, dzięki. Nie dziękuję za to. 20 minut, nie zdążyłem na boss rush, więc nie zdążę też zaraz na hasza, tylko gdzie mam iść? Łażę w tych pokojach głupi. Tu w tę stronę, tutaj na dole byliśmy. Są troll bomby, na dole tutaj byliśmy? Byliśmy. Tutaj nie byliśmy. A, nie założyłem tego pokoju w ogóle. Karta do Lost robi swoje. Nie mam co robić z monetami, więc i tak. Infestation tu. Niech będzie, dobra. Okej. O, szlak. Szlak! Nie, tylko nie matka. Nie, 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 mamo. Idź, wyjdź, wyleś. Gin. Dobra. Nie! Żart to jest jakiś. To jest serio jakiś. Kurwa mać, kurwa. Kurwa. Nie zdążę na nic. Tam na lewo, tam był treasure room. Więc tam też będzie zaraz pewnie boss room. Przejdźmy się tutaj. Nie, tu nie ma nic. Dobra. Szybko, chodźmy na tą matkę już. Już co. Sram cię tak naprawdę. Ech, dobra. Szanić to. Dobijemy ją. Dwie skrzynki. Telepils. Nie chcę tego używać. Bo mnie zaś wydupi gdzieś. Boomerang. Weźmiemy sobie Soul Hearta i idziemy stąd. Dwie bomby. Dzięki. O jest. Nieważne. Dzięki za dwie bomby, matka. Dobra. Dobra. Przecież myślałem, że to dobije, zanim to mnie trafi. A myśleć to sobie mogłem. Dobra. Matka nawet szybko poszła. Dobra, przejdźmy się tutaj. I wiecie co, może zawalczmy z nim, co? Możemy sobie zrezolować to. Ten item mnie tutaj nie rajcuje, więc jeżeli go pokonamy, dostaniemy dwa itemy. Jakieś fajne. A patrzcie, jak szybko mi idzie. A klucza nie chcemy. O, super. Dodamy sobie serce i mamy
Holy Rally, które będzie nam spawnowało Soul Hearty. Fajnie. Dobra, genialnie rozegrane. Bierzemy Polaroid, weźmiemy negatyw, bo dawno tam nie byliśmy. I lecimy na dół. Może zdążę, może zdążę. Ja jeszcze jakaś szansa jest. Cards of the Unknown, super. Nie wiem ile mam serca, ale serc miałem sporo, zatem się nie martwię. Martwię się tylko tym, czy zdążę na hasza. Mam 7 minut. 7 minut, 2 umby. Dajcie mi karty. Dajcie mi karty, natychmiast. Cholera. Cholera. Jezu, jakie ty... Jeszcze mi się takie pokoje trafiają. Idź. Dobra. Dzięki. Szybko musimy coś znaleźć. Jak najszybciej. Dobra, dwie skrzynki. Soul Hearty. Health up. Dobra, dzięki. Dzięki wielkie, super. Gincie szybko, szybko. Nie mam czasu. Serio. Dobra, broń mi i Polaroid, i ten jakiś item, to dobrze. Polaroid też ma czasami takie... taki efekt, ale ja nie mam Polaroidu przecież. To nie, to tylko to mnie broni. Jakim ja jestem idiotą? Ja już dzisiaj nie myślę, naprawdę. Zły dzień. Zły dzień na myślenie, na używanie mózgu. Dzisiaj mój mózg jest wyłączony, on ma dzisiaj... on ma dzisiaj odpoczynek. Kurwa, krew. Zapomniałem. Oh. 5 minut. Mam szansę się pospieszyć jakoś, dobra. Mam szansę jeszcze. Dobra. Telepils. Tego nie chcę. Gdzie ja zgubiłem Jerę? No nieważne. Aha, ja ją wykorzystałem. Nieważne. Dobra, szybko załatwmy to. Ball of Bandages, dobra, weźmiemy sobie zawsze jakaś ochrona, idziemy na dół. Spoko, musimy zdążyć, musimy dzisiaj zdążyć, zdążymy. 5 minut. Cards of Darkness, cholera jasna. Dobra, to rozwalimy. To rozwalimy, to rozwalimy. Dwa są harty, patrzcie jak pięknie. Tylko, że mi jest ich aż tyle niepotrzebne już, to trudno. Dobra, monety mi się nie przydadzą, chociaż przydadzą mi się klucze, ale klucze na szczęście mam. Pokój gówno. Nienawidzę tych pokoi, naprawdę. One są tylko po to, żeby tak kogoś chamsko udupić. Krykas head damage up, super. To też? To wszystko? Dobra. Tutaj nie ma stąd wyjścia innego, więc się wracamy. Gdzie indziej trzeba iść. 4 minuty. Zdążymy? Pewnie większość sobie zadaje pytanie, czy w ogóle pokonamy matkę. Znaczy serce matki. Dobra. Okej, okay, idziemy stąd. Nie, tutaj nie. Okej, okay, wychodzimy. Okej, okay, nie mam pojęcia jak ja to zrobiłem. O Jezu, jaki chamski pokój. Dzięki za Soul Hearty, ale mam ich za dużo już. Mam ich dosłownie za dużo. Dobra. A tu jest wyjście u góry. No nie widzę nic przez te Cards of the Darkness. To jest... miazga. No. Myślałem, że zginąłeś. Mam więcej Soul Heartów niż bym chciał. To się pierwszy raz zdarza. Za rzadko serca tracę. Dobra, muszę przestać. Muszę przestać. Co tu jeszcze jest? A tutaj jest macka, dobra. Nawet nie patrzę co wypadło, szanić to. Nie mam czasu, spieszę się, nie mam czasu. Panowie. A tam nic nie ma. Oby tu był boss, proszę, oby tu był boss. Zaczynam tracić czerwone serca, to nie jest dobry znak. Czy to jest... Utero 2, to nie jest jakieś XXL czy coś. Tak wygląda, tak troszkę, wiecie? To jest dość duże. Dzięki za Soul Hearty, przyda mi się, lag up, bomby, dobra. A miałem nadzieję, że tutaj będzie. Nie chciałem przechodzić przez tamte pokoje. Idziemy stąd. Pokój zdrajca. Tutaj też nie, tutaj będzie. Jest boss, dobra.
Zdążymy chyba. O ile przeżyjemy w ogóle. Super. Gdzie jest? Tu jest. Soul Heart. Bierzemy. It lives. No, it doesn't. Dobra. Fajnie, że slow efekt dostaliśmy. A nie, to jest przecież zaraz. To jest w ogóle efekt tego. Clockwatcha. Super. Okej. Tam się otworzyło po lewej wyjście. Nawet go nie widać. Bloomp. Nadchodzimy jeszcze raz. Dobra, zdążyliśmy na hasza, udało się. Nie jestem na tyle mocny, na ile bym chciał być. No ale... Fate, no dobra, zawsze możemy latać, to jest to, co blokowaliśmy ostatnio. Super. Co tutaj mamy? To jest... Ten, co uwaga odwraca. Ja chciałem Small Rock, ale dobra. A tutaj może Small Rock. Come on. Nie serca. Pierwszy raz nie chcę serc. Co to jest? Monster Manual. No nie chcę tego. Nieważne, nic mi się stąd nie przydało. Holy shot. To weźmiemy. To weźmiemy. Tak, wiem co to jest. Mniej więcej. Soul Heart, bomba, igułka. Mamy tutaj ostatnie donation machine, więc możemy sobie to wpłacić, nam się to więcej nie przyda. A ja sobie też zasilę tą maszynę. I mam nadzieję, że się uda go pokonać, bo teraz jeżeli go pokonamy, będzie po nim zakończenie, nie będzie tam nic innego. Dobra, zatrzymał się zaraz. No dobra, ale troszeczkę wpłaciliśmy. Jedziemy, hash. O, tu nie ma spowolnienia, a tak by się tutaj przydało. Mamy taki zasięg, że nie musimy ich nawet tam zbliżać do niego. Jego łzy nas nie sięgają w większości. To jest właściwie Blue Baby. Ukośnik Isaac. No w sumie Blue Baby, bo Blue Baby się tak porusza. Dobra. I teraz hash. Ale nawet szybko mu zdrowie spada. To dobrze. Czy nawet szybko jak na hasha, tak? Za dużo ochron nie mamy, więc to jest przerąbane nieco. Bomby mi się nie przydadzą potem. Już mi się nic nie przyda. O cholera. Spokojnie, mamy szansę to ugrać. Mamy szansę, on potem dopiero zacznie świrować. Jeżeli nie potracimy dużo serc do połowy, to będzie git. To Holy Light też go nieźle trafia. Strzela go szlak, jednym słowem. Czy dwoma. Trzema, nieważne. Nie, nie. Nie, nie trafia mnie. Okej, Ball of Bandages mnie ochroniło. W miarę. No, a tu się zaczyna Super Hexagon. Grałem dzisiaj. A, dostałem, dobra, jedno to mi dam. Dobra. Już połowa życia mu spadła i to jest właśnie ten etap, na którym ostatnio zginąłem. Ale to już się więcej nie zmienia chyba za bardzo, tam jest jeszcze chyba jeden etap taki. Jeżeli tylko będziemy jakoś sprawnie omijać, to będzie w miarę okej. O, to już jest niefajne, ale mamy pająki, to dobrze, pająki załatwią za nas całą sprawę. Chyba go pokonamy. To mnie samo omija właściwie. Ojdź, już nie. Dobra. Chyba zginie, chyba padnie. Słyszysz? Tego nie miałem, tego nie widziałem. Albo po prostu nie skupiłem takiej uwagi, bo właściwie wtedy jak z nim walczyłem, to tylko trzymałem strzałkę i tyle. Ajdź. Dobra, musi trzeba się do niego zbliżyć, go troszeczkę ubić. Na razie nie mam jak, przez te jego strzały. Dobra, wślizgnijmy się tutaj. Dobra, chyba go już pokonamy. Już jest po nim. Tylko chciałbym też przeżyć, mniej więcej. Broń Boże, żebym tyle pilców nie użył czy coś. Bym się chyba zabił. W sumie bym przeżył, ale...
Aha, muszę chyba przestać strzelać, bo ja bym nie chciał. To jest właśnie ta trzecia faza, czy coś. Tutaj zaczyna być zły, bo wie, że mu siejemy w pierdziel. Wie, że coś jest nie tak. Harry'ego Pottera wyczuwa. Dobra. Dobra, już. Skończ. Weź, wystaw łebek. Zrób świstaka. Świstak wystawał łebek ze swojej norki. Zrób świstaka. Hasz. Oficjalnie aż nie żyje. Udało się. Cudem. Yeah! Dobra, aż pokonany. Więc teraz czas na nowe zakończenie. To tyle. I Fart Baby. Nie wiem, co to jest. Chwila, mi się spacja zablokowała. Będzie mi teraz wszystko klikać. Spacjo, nie rób tak. Zła spacja, proszę przestać. Więc zaraz. Statystyki. Zobaczmy w ogóle, które to są zakończenia. Bo wiem, że 18 odblokowaliśmy chyba za Grid Mode'a. Tak, to jest za Grid Mode'a. A 17 jest to, co teraz. Więc 16? A, 16 to jest to, do którego jeszcze nie przyszedłem. Więc praktycznie przeszedłem już DLC, nie przeszedłem jeszcze podstawki. Po 16 jest zamega szatana. Świetnie. Dobra, a to był ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Fajnie, że w końcu tego hasza pokonaliśmy tak w miarę na spokojnie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Tyle. Na razie.